Wyszło? Tak. Pięknie, bardzo dobrze. Smerfy będą robić na takie dźwięki, ni to płynne, ni to ostre. Tylko skończę i mi powiesz, dobrze? Będą się poruszać, ja wam będę mówiła, co robią. Na przykład smerfy czytają gazetę. Albo smerfy idą spać. Albo smerfy szukają grzyba. Albo smerfy się nudzą. Albo smerfy sprzątają. Różne czynności smerfy będą robić, ale jak usłyszycie takie niskie dźwięki, płynne dźwięki, bo słuchajcie... Wtedy idzie gargamel. Możecie wpuścić go do wioski i gargamelem jestem ja. Słuchajcie, nie. Musicie stworzyć bramę dla gargamela. Brama dla gargamela będzie wyglądała tak. Wszyscy stajecie twarzą do okna, ramię w ramię i nie może być żadnej szpary między wami. Tak? Ramię w ramię, ramię w ramię. Szybciutko. Raz, raz, raz. Brama. Wielka brama, wielka brama, wielka brama. Ani jednej dziury w ramionach. Tak jest. I słuchajcie, zmieścili się wszyscy? Przesuń się lekko, lekko. I teraz uwaga, jeśli ja, gargamel, zobaczę taką szparę, to znaczy, że mogę wejść do wioski i wszystkich was porwać. I za karę do więzienia wsadzam kogo? Jakuba i... Oskara. Kogo? Oskara. Ok. I więzienie będzie tu. Ok? Takie dźwięki. Ostre? Cienkie. Cienkie. Zbliża się klakier. Musicie zrobić koło, trzymając się za ręce. Kto się puści, odpada. 3 sekundy. Raz, dwa. I ostatnie moje słowo. 3. No i w tym momencie kogo by zjadł klakier? Patryka. Tak? Wiemy, o co chodzi w zabawie? Ale smaczne obiad, doprawiają. Osobno. Mówię, czy dobrze? Wlewają na talerzy. I smakowicie sobie jedzą. Z głodu kładą się spać. Nie z głodu, tylko z przejedzenia. I śpią, śpią, śpią. Aż tu nagle. Smerfy, pożar, klakier. Wy zrobiliście gargamelowy mur. A to trzeba było zrobić? Klakier! Klakierowe koło. Przykro mi bardzo. Wszyscy jesteście w moim czubku zjedzeni. Nie. Daję wam ostatnią szansę. Wszystkie smerfy idą na polowanie. Smerfy wróciły z podróży, siadają w fotelu, wyjmują książeczkę i sobie czytają. Ciekawie czytają. O, jaka ciekawa książka. Pokażcie, jaka ciekawa książka jest. I nagle rozbolała was głowa. I słyszycie takie dźwięki. Pięknie, pięknie, pięknie. No super. Udało wam się ustrzec przed gargamelem.